Kilka tysięcy osób odwiedziło w niedzielę 15 czerwca wadowicki rynek. 10. Małopolski Festiwal Smaku gościł w Wadowicach po raz czwarty. Wcześniej podobna impreza była organizowana w naszym mieście pod nazwą Sam Smak. W ponad 20 stoiskach oferowane były lokalne przysmaki, a na scenie prezentowały się zespoły artystyczne z Wadowickiego Centrum Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Były też zespoły z Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej. Dobrze zaprezentowała się Angelika Kot. Gwiazdą jubileuszowego finału była wadowiczanka Marta Bizoń oraz formacja Nieżywych Schabów. Wiele ciekawych rzeczy działo się też w namiocie festiwalowym. A tu się okazuje, że gotowanie z pasją. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu. Cyk, do środka robimy cukierek, małe obsmażenie i do piekarnika na 25 minut. Jaka temperatura? 180. 180 stopni. Obserwujcie Państwo, co to z tego wyjdzie. Ja się przeciskam i wracam już na scenę. To już za chwileczkę na scenie wyjątkowy gość. Ale to wyjdę na scenę Państwu. Drodzy Państwo, mamy 7 półfinałów po drodze. Jesteśmy już po tym pierwszym w Wieliczce. To jest drugi w Wadowicach. Za tydzień będziemy blisko w sumie, więc możecie wpaść. Będziemy w Oświęcimiu. Ale przed nami jeszcze Tarnów, Nowy Targ, Ziemia Sądecka. Więc tak naprawdę będziemy wszędzie tam, gdzie są te najlepsze smaki Małopolski. Przywitajcie ją wielkimi brawami, wadowiczanka Angelika Kot! We have been having blasts. I can't believe what God has done. Through us, He's given life to one. But isn't she lovely? Bez nacierania, karpia jest dużo, proszę nie szaleć. Chyba za bardzo go zachwaliłem. Kto z Państwa otrzyma, wycofuje się, jeżeli da radę. Nawet kto nie dostąpi posmakowania karpia, to będą jeszcze inne specjały przygotowane, pamiętajmy, przez naszych blogerów, którzy dzisiaj również od rana krzątają się w pocie czoła i zaprezentuje, czyli to są młodzi pasjonaci, amatorzy. Chodźcie bliżej, chodźcie pod scenę, przywitajcie wielkimi brawami swoją mieszkankę, wadowiczankę, Marta Bizoń. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, bo ja dzisiaj tutaj byłam o godzinie 8:30 i rzeczywiście jest naprawdę zimno. Bałam się, że niewielu z Was się tutaj dzisiaj pojawi, ale ta ilość dzisiaj teraz mnie naprawdę raduje i bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny dla Was wystąpić, że mogę zjeść pyszności,
a to jest naprawdę dużo, bo ja w ogóle mało jem, a dzisiaj zjadłam naprawdę przepyszne rzeczy. Mam nadzieję, że wy też tutaj dużo fajnych rzeczy i dobrych zjedliście i macie coś dla ducha i macie coś dla ciała, więc celebrujcie tę niedzielę smaku i bawcie się razem ze mną przy moich piosenkach. Na festynie San Gennaro, gdzie się kłębi gości tłum, ręka w rękę z moją dzacą spacerowałem tam i tu. Grała orkiestra z Pignataro, jakiś numer z Parsifala, a sam maestro z dłonią w chmurach deszczem dźwięków nas zniewalał. Lecz kiedy bębny dały tusz, gdy trąbka finał zatrąbiła, spostrzegłem, Boże, nie, to sen, że moja cadza się zgubiła. Gdzieżeś jest cadza, o Madonna mia, moja słodka cadza, wróć do Izaija. Boję się cadza, że cię nie zobaczę. Ludzie, patrzcie, jak Izaija płacze. Znajdźcie moją cadza, znajdźcie jak najprędzej, a orkiestra nie gra, marsza w szybkim tempie. Oj, cadza, oj, cadza, oj, cadza, krzycz mnie, usłyszy świat. Cadza, cadza, gdzieżeś jest cadza, gdzieżeś jest cadza, gdzieżeś jest cadza. Będę prosił pana marszałka województwa małopolskiego, pana Marka Sowę. Poznajmy pierwszego laureata. Dla pasieki Gucio Józefa Wendy. Zapraszamy. Pierwszy laureat półfinału w Wadowicach. Już mamy kolejną kategorię, tradycyjne specjały. Produkt Suski Miód Spadziowy dla pasieki Ambrozja Bogusława Kowalczyka. Laureat w kategorii tradycyjne specjały. Nagroda z rąk pani Marty Wizoń oraz upominki od marketów Alma. Kolejna kategoria. Kolejna kategoria, smakołyki z legendą za produkt podkówka orzechowa dla Powszechnej Spółdzielni Spożywców z Połem w Andrychowie. Ostatnia kategoria, jak umamy. Jak umamy. Za produkt krokiety ze szpinakiem i barszczem czerwonym. Zapraszamy już dla Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni z Brzeźnicy. Serdecznie gratulujemy, wspaniałe krokieciki. Trzecie miejsce w konkursie Małopolski Smak trafi do pani Stanisławy Kaliczak ze Stryszawy za produkt dżem z czarnej porzeczki. Chwila oficjalnych gratulacji. Miejsce drugie, laureatkę chyba mamy już na scenie. Trafi do Powszechnej Spółdzielni Spożywców z Połem w Andrychowie za produkt podkówka orzechowa. No daleko nie musi pani iść. Gratulacje serdeczne. Grand Prix. Adam Bąk, wieprz spółka ZO. Za produkt Rolada Polędwicka. Gratulujemy, Rolada Polędwicowa. Serdeczne gratulacje. Proszę państwa, wśród tych pięciu wspaniałych flaków, które przeznaczono nam dzisiaj do degustacji, wygrała Bar pod Jemiołą. I tą chochlę wadowicką na ten rok otrzymuje Bar pod Jemiołą. Gratulujemy. To jest druga nagroda w ich historii. Tak. 2011, no. Wiemy, gdzie jechać na flaki. Gratulacje serdeczne. Szanowni państwo, chciałabym podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, panu marszałkowi, pani dyrektor, wszystkim, którzy stoją tutaj na scenie za ten wspaniały dzień w Wadowicach. Była wspaniała zabawa. Wspaniała degustacja, bigos był świetny, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że te wszystkie potrawy, których mogliśmy tutaj dzisiaj skosztować, będą dostępne na co dzień, bo są wspaniałe. No i oczywiście gratulujemy
Barwałdowi Dolnemu za flaki wadowickie. Miejmy nadzieję, że tych, którzy te flaki gotują, będzie coraz więcej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo formację Nieżywych Schabów oczywiście wszyscy kojarzą, ale na myśl o tym, że oni grają ze sobą już ponad 30 lat. Lewa ręka szyję moją gładzi wiatr, wiatr powyrywał słowem.